Tak nie idzie. No to jedziemy. Witajcie, dzisiaj Wam pokażemy klejenie betonu i drewna. Tutaj mam akurat trzy rodzaje drewna, w tym te dwa egzotyczne i jedna sklejka, żeby było urozmaicenie. Głównie tutaj chodzi o połączenia i klejące, ale także doszczelniające. I to wszystko wykonacie także tymi klejami. Pamiętajcie o tym, że beton, jeżeli jest taka na przykład czy kostka betonowa, czy beton, mówimy o ścianie, to pamiętajcie o tym, żeby dobrze umyć, nawet może być myjka ciśnieniowa, jeżeli jest element brudny, musi wyschnąć i teraz warto taką kostkę, jeżeli jest mocno wchłanialna, a możliwość będzie w przyszłości, że będzie podciągać wodę, to zawsze zagruntujcie podkładem P200. No to wszystko odtłuszczam. Zacznę tu od drewna. Na początek ATK 812. Tutaj zobaczycie, że nawet jeżeli będziecie mieć klejenie, gdzie są jakieś większe szczeliny, to nie ma żadnego problemu. Kleju naprawdę możecie dużo nałożyć. Ważne tylko to, żeby klej ze sobą po dociśnięciu się nie stykał. Także jeżeli są jakieś nierówności, okej. Zobaczcie i kleimy. Zostawimy tutaj z pół centymetra i spokojem. Jeżeli potrzebujecie także doszczelnić już sklejone lub często skręcane drewno, no to jak najbardziej nie ma problemu, chociaż pamiętajcie o tym, że przy skręcaniu także jednak klej powinien być. A samo przez to, że mamy tą masę, to możemy sobie ze spokojem przetrzeć i doszczelnić od razu całość. Zwłaszcza przy drewnach egzotycznych, które są na przykład w łazienkach, czy nawet na deszczu bezpośrednio może być ten klej, także jest odporny i na wilgoć, i na wodę, i to ciągłe zanurzenie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, przez to, że jest elastyczny, pracuje razem z drewnem. Dobra, teraz użyjemy do tego drewna egzotycznego EP61. Tutaj przez to, że klej jest dwuskładnikowy, także może być kleju nawet i centymetr, ale plusem tego jest to, że tutaj możecie nałożyć tylko na przykład 0,2-0,5 mm, czyli pół milimetra kleju może być zaledwie.
i też nie ma żadnego problemu. Z tym, że pamiętajcie o tym, że EP61 raczej używamy do klejenia mniejszych powierzchni z tego względu, że on jest dość sztywnym klejem. No i w momencie, kiedy byłaby wilgoć, mimo że sam klej jest odporny, no to na dużych takich klejeniach no on jest tak mocny, że nagle w momencie, kiedy by drewno pracowało, no to będzie problem z tą rozszerzalnością, no i będzie pewnie będzie pękać drewno. Przy 812 tego nie będzie, dlatego EP61 super, naprawdę mocny, jeżeli chodzi o klejenie, ale na mniejszych jakichś kawałkach do klejenia kilkanaście centymetrów. I teraz najbardziej, może nie tyle polecanym, co w momencie, kiedy kleimy duże powierzchnie i możemy nakładać klej po całości, to zawsze zalecanym klejem jest ATK021, z tego względu, że on jest klejem twardoelastycznym i też będzie pracował z drewnem, może nie tak jak 812, gdyby rzeczywiście dochodziło do zanurzenia drewna, no to jednak tutaj 812 będzie lepszy, ale wszelkiego rodzaju rzeczy, które są na przykład w domu. Takim idealnym przykładem to jest klejenie stopni schodów czy do betonu, czy to do metalu, czyli stopnie drewniane, niezależnie od jakiego, z jakiego drewna będziecie mieć, to ten klej 021, tutaj akurat mam w formie rzadkiej, ale w większości przypadków używamy klej gęsty, ten sam klej, tylko w formie gęstej. Klej jest do łatwego mieszania, nie potrzebujecie nic więcej, jak tylko jakiejś kuchennej wagi, kubeczka, chyba że będziecie nakładać w całości. Tutaj mamy po paręnaście minut na to, żeby wymieszać, nałożyć, także nie ma problemu. Otwieramy bazę. Pamiętajcie, jeżeli do Was przyjdzie lub dłużej stała niż tam powiedzmy tydzień, zawsze dobrze wymieszajcie bazę, a dopiero później dokładamy utwardzacz. Nałożymy sobie, tu jest mieszanie 5 do 1, czyli 10 gram bazy, 2 gramy utwardzacza. Wyszło 13. To dobijemy do 15. OK. Czyli będzie 3 gramy utwardzacza. No i dobrze wymieszamy. W przypadku urabiania od razu kilograma przelejcie sobie utwardzacz, no i wkrętarką na wolnych obrotach minuta, dwie do pełnego wymieszania. Baza jest biała, jak widzicie, utwardzacz jest taki żółtawy, a całość ma wyjść taka kremowa, mocna kawa, znaczy kawa z mlekiem, taka dość jasna, a w zasadzie mleko z kawą. O. Zobaczcie. Nie może być żadnych smug. Łatwo to rozpoznać, bo są dwa składniki różnego koloru, także nie ma tutaj mieszania na wyczucie. OK. I teraz sobie nakładamy. Kleju może być i pół milimetra, milimetra, nie pół centymetra, i 5 cm, także nie ma to żadnego znaczenia. Jedynie co trzeba pamiętać, to na czas wstępnego związania, czyli tam mniej więcej powiedzmy tak godzina do dwóch, zawsze mocujemy tak, żeby elementy się nie przesuwały. OK. Tu akurat docisnę i czekamy do pełnego przeschnięcia. Jesteśmy po związaniu kleju i zobaczymy, jak to trzyma. No to tak, no to jedziemy po kolei. 021, drewno, beton. No to
tak nie idzie, no to jedziemy. Korzystam się pomóc. No to wyrwanie betonu. Tutaj EP61, to nie będziemy kombinować od razu. Wyrwanie betonu. EP812. No tu zaraz zobaczymy. Nie, tutaj też. Tutaj mieliśmy trochę inne drewno, chociaż znaczy tutaj jest jakaś sklejka, ale o, się cała wyrwała. Jeszcze spróbujemy oderwać. Też nie odrywa, już się sam klej i zniszczenie drewna. Tak jak widzieliście, jeżeli kleimy beton z drewnem, to najbardziej polecanym są te dwa kleje, czyli 0,21 na większe jakieś powierzchnie, typowo klejenie na przykład schodów, parapetów na zewnątrz czy to wewnątrz, nie ma to większego znaczenia, ale jeżeli potrzebujecie najwyższej wytrzymałości i nie kleicie bardzo dużych elementów, no tu głównie chodzi o spasowanie kleju oraz bardziej chodzi o cenę, tak? 0,21 jest klejem tańszym, no ale w większości przypadków także daje radę, a EP61 no jest sam w sobie klejem jeszcze mocniejszym i jeżeli macie do klejenia jakieś kawałeczki, gdzie jest mała powierzchnia styku, jakieś tralki, kątowniczki i tego typu rzeczy, a potrzebujecie największej wytrzymałości, to EP61. A 812 plusem tego kleju jest to, że on jest, zobaczcie, możemy dużo dać, także jest ciągle elastyczny. Nie tylko elastyczny, ale w ogóle miękki, czyli w momencie, kiedy mamy bardzo duże elementy, gdzie może, wiadomo, jak się drewno będzie nasiąkać, się troszkę rozszerza, no to wtedy klej po prostu będzie się rozszerzał razem z tym materiałem i się nic nie stanie. W tym wypadku jak przy EP61, dlatego nie dajemy na duże powierzchnie, z tego względu, że gdyby nasiąkło drewno i zaczęło pęcznieć, to może być tak, że ten klej jest na tyle mocny, że zobaczcie, albo wyrwie drewno, albo wyrwie kamień. Jeżeli chcecie, żeby było tak mocne, nie ma problemu, ale w wielu wypadkach, nawet 812 w takich sytuacjach jest jak najbardziej wskazany i wystarczający. Oczywiście wszystkie trzy kleje, pełna odporność na wodę, także tutaj no, nie ma z tym problemu, to jest podstawowa rzecz.